cieszy nas fakt, że jej budowa zaistniała w wieloletnim planie inwestycyjnym dla gminy Trzcianka na najbliższe lata. Stowarzyszenie Baza PCT postanowiło sięgnąć do podstaw demokracji. Postanowiliśmy zwrócić się z pytaniem bezpośrednio do obywateli w formie ankiety. Co sądzą w tym temacie obywatele? Pytanie brzmiało, czy należy przewidzieć budowę pływalni w WPI na lata 2016-2023? Okazało się, że ankieta wzbudziła zainteresowanie większe niż się spodziewaliśmy. Mieszkańcy chcą na bieżąco uczestniczyć w życiu gminy, chcą decydować, w którym kierunku ma podążać Trzcianka. Dokonywać częściej niż raz na 4 lata odpowiedniej korekty. Powinien wszystkich ucieszyć fakt, że w naszym badaniu tylko przez jeden tydzień wzięło udział ponad 1227 osób. Tylko 8 osób jest przeciwnych. Również cieszy bardzo fakt, że tylko 8 osób nie miało zdania, co oznacza, że większość badanych jest dobrze zorientowanych w tym temacie. Ale to nie koniec, ponieważ zbieramy podpisy dalej. Dlaczego? Żeby obietnice nie były tylko obietnicami, żeby nie okazało się, że papier przyjmie wszystko. Żeby pokazać, iż sprawa, póki nie zostanie załatwiona, jest stale aktualna. Już zapowiadamy nasze uczestnictwo przy pracach nad budżetem na rok 2016. Jesteśmy to winni wszystkim, którzy zaufali nam oraz przy składanym podpisie nakazali często, byśmy sprawę dociągnęli do szczęśliwego finału. Nie zostawili jej w tak zwanej próżni. To już w budżecie na 2016 rok muszą się znaleźć choćby niewielkie kwoty na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji, by móc myśleć o oddaniu jej do użytku mieszkańcom w 2018 roku. Dlatego w 2016 roku, ponieważ tylko do 2018 roku możemy skorzystać z dofinansowania. Możemy skorzystać z owych 3 milionów złotych, które jest zapisane w wieloletnim programie rozwoju bazy obiektów sportowych w województwie wielkopolskim na lata 2015-2018. Mamy zatem tak naprawdę tylko 36 miesięcy. Tutaj mam przed sobą właśnie uchwałę numer 170/2015 z Urzędu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia bieżącego roku, dla którego priorytetem jest właśnie budowa krytych pływalni na terenach powiatów, gdzie nie ma tego typu obiektów. A pamiętać należy, że nasz powiat składa się z 8 gmin i o ile większość nie myśli o tego typu obiektach, o tyle co chodzi po głowach naszym sąsiadom z Zanoteci, to już nie wiadomo. Natomiast już mamy informację od sympatyków bazy PCT, że mieszkańcy Trzciankowa przyglądają się naszym zmaganiom w tym względzie. Więc uważamy, że poświęć w tej sprawie jest jak najbardziej wskazany. Pamiętajmy o tym, szanowni radni, przy ewentualnych sporach przy ustalaniu budżetu na przyszły rok. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy oddali oraz nadal oddają głosy w naszej ankiecie, mieszkańcom gminy Trzcianka. Pamiętamy również o osobach i instytucjach, które prowadzą starania w tym samym kierunku. Jest to pan radny Adrian Hałuszka, słynna drużyna WOPR Anioły, telewizja lokalna oraz też ostatnio spółdzielnia lokatorsko-własnościowa, która uruchomiła tematyczną stronę internetową. Dziękujemy również wszystkim, którzy spontanicznie, ale w nieoceniony sposób przyłączyli się do propagowania naszej ankiety lub też zezwolili nam na wyłączenie ankiet w sklepach, firmach. Są to pani Anna Kasztelan, Marlena Chmielewska, pan Piotr Wieliński, Mariusz Janik, Elżbieta Lucjan Rutkowscy, Jacek Jastrzębski, Tomasz Jurczyk i wielu innych. Bardzo im dziękujemy. I oczywiście z tego miejsca dziękujemy Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance, którzy pozwolili nam na terenie swoich placówek dotrzeć z ankietą do bardzo młodego pokolenia, 15, 16 i 17 latków. Bo przecież to są przyszli potencjalni wasi wyborcy i to oni będą was rozliczać dzisiejszej decyzji. To właśnie to pokolenie już dziś deklaruje, że podczas otwarcia pływalni w 2018 roku chętnie was na wiwat wrzuci w ubraniach do wody. Bo to będzie wielki sukces nas wszystkich. Mieszkańców Trzcianki, radnych tej kadencji, pana burmistrza i nikt przez lata tego wam nie odbierze. I na koniec, szanowni państwo, chciałbym w tym momencie symbolicznie przekazać na ręce pana burmistrza Krzysztofa Czarneckiego oryginał ankiety wraz z podpisami ponad 1200 mieszkańców naszej gminy. Mam nadzieję, że będzie pan gwarantem pomyślności tej inwestycji. A pana przewodniczącego bardzo prosimy o wpisanie tego faktu w protokole z posiedzenia szanownej rady. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezesowi. O głos poprosił w tej chwili radny Robert Szukajło. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu. Chciałbym podziękować za te dwa wystąpienia.